Witajcie, z tej strony Kasku i zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym przedstawię Wam mój nowy kask Icon Variant, gdzie znowu będę gadał w dresie, koszulce, kominiarce i kapeluszu. No jak niektórzy pamiętają, zmieniłem niedawno stary kask z LS-a na kask Icona. Powstało sporo pytań na temat tego kasku, dlatego dzisiaj Wam postaram się przedstawić parę szczegółów fajnych na temat tego kasku i odpowiedzieć na parę pytań, które niektórych dręczy na temat, dlaczego akurat taki kask na sport. Na pierwszy rzut oka widać, że jest daszek na kasku, co właśnie niektórych zastanawia, dlaczego właśnie kask z daszkiem na sporta, skoro taki kask jest obecnie na offroad. I tu właśnie odpowiadam, że firma Icon tak dostosowała ten kask do potrzeb motocyklistów innych, właśnie na drogach, na ulicę, że ten kask prawie w ogóle nie przeszkadza. Sam oczywiście przed kupnem się zastanawiałem, dlaczego kask z daszkiem, jak oni mogą jeździć w takim kasku. I zainteresowało mnie to, aż mi się spodobał. Przed kupnem tego kasku grubo się zastanawiałem, pytałem się różnych youtuberów zagranicznych, którzy właśnie jeżdżą w takim kasku, czytałem sporo na jego temat, jak się takim kasku jeździ. I wszyscy jednocześnie odpowiedzieli, że bardzo dobrze, że ten kask został specjalnie przystosowany właśnie do takiej jazdy na ulicę, że ten kask baje w ogóle nie tego daszku baje w ogóle nie czuć na ulicy, jak się jedzie w dużych prędkościach. No i tak się właśnie napotoczyło, że znalazłem w promocji ten kask, fajna promocja, a ten kask naprawdę nie jest tani, nie jest to kask tani, więc brałem jak ciepłe bułki z Biedronki. Kask dostałem właśnie w takim wielkim pudle, w którym było sporo akcesoriów, sporo lotek, któremu właśnie niejednemu motocykliście się na pewno przyda. A jakie są cechy tego jakże kasku? Skorupa została wykonana z kompozytu fiberglass, dynema, carbon fiber shell. Ma niepowtarzalny, owalny kształt szyby. Poszerzone pole widzenia poprawia bezpieczeństwo jazdy. A powiem wam, że naprawdę jest duży widok w tym kasku. Dużo większy niż LS. Specjalnie dla motocyklistów na ulicę kask został przetestowany i udoskonalony do dzisiaj w tunelu aerodynamicznym. Jeżeli chodzi o wentylację, kask jest w to naprawdę bogaty. Ma 6 wejściowych i 4 wyjściowe. 6 z przodu, 4 z tyłu. Oczywiście wszystkie 6 można zamykać i otwierać dla własnego komfortu. Osłona APS nosa redukująca zamknięcie szyby, system szybkiej wymiany szyby, antyfog w standardzie jest oczywiście. W standardzie oczywiście jest wyjmowany podbródek oraz system Hydra Dry, który odprowadza wilgoć. A poduszeczki naprawdę w tym kasku są bardzo wygodne, jest kask bardzo fajnie wyciszony, że nawet jak jechałem przy 200 km na godzinę, nie słychać prawie, że w ogóle szumu wiatru. Tylny spoiler oczywiście, ograniczający zawiewania stóp powietrza za kaskiem. I oczywiście kask spełnia lub nawet przewyższa normy bezpieczeństwa, więc można nim jeździć USA, w Europie, Australii, Japonii, praktycznie powiem, że wszędzie. Więc raczej o certyfikat bezpieczeństwa nie trzeba się nad kładem martwić. Na koniec powiem, że kask, jeżeli chodzi o cenę, to jest różna cena. Icon wystawia różne kolory tego kasku i każdy kolor jest inaczej oceniany, inaczej wygląda, jak wiadomo. I zatem również idzie, cena jest inna, tak? Ale to trzeba sobie popatrzeć, wszystko w internecie. Są różne właśnie kolorki, co roku są inne kolorki. Więc jakby ktoś szukał takiego kasku, na pewno by znalazł swój właśnie odpowiednik. Ja akurat znalazłem ten i mi się on bardzo podoba. No słuchajcie, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Króciutki, nudny, ale od następnego odcinka już zaczniemy jazdę w tym kasku. Pokażę w tym następnym odcinku, jak się w tym kasku jeździ. I do zobaczenia w następnym odcinku. Kask się z wami żegna. Na razie, lewa.